Dzięki. Naukowcy i społeczeństwo idealnie się uzupełniają. Są niczym... Niczym się nie uzupełniają. Ale społeczeństwo często narzuca pewne ramy, tak? I dlatego naukowiec powinien znaleźć sobie jakąś połówkę. Co ostatnio może być utrudnione, biorąc pod uwagę zamknięte sklepy w święta. Ale my, naukowcy, wszystko analizujemy, tak? Lubimy dane, wrzucamy w tabelki. Dlatego taką potencjalną partnerkę musimy odpowiednio ocenić, tak? Jej urodę, jej intelekt, liczbę grantów. No i oczywiście ZZE. PPE, przepraszam. Jest. PPE, czyli pole powierzchni erotycznej. I takie pole powierzchni erotycznej nie może być za duże. Nie może być też za małe. Powinno być takie, wiecie, al dente. Kiedy sobie policzymy to wszystko, mamy odpowiednie dane, wrzucamy do wzoru na taki współczynnik impact factor, współczynnik oddziaływania. Tak? Czyli jak bardzo inni naukowcy będą nam zazdrościć, że mamy taką fajną laskę. I że będziemy publikować, tak? Kolejne woluminy o tytułach Adaś, Antoś, Chemidesmoson. I tak naprawdę musimy pamiętać jeszcze o jednej wartości. Musimy wrzucić pewną wartość stałą, a mianowicie własną atrakcyjność, tak? Do tego wzoru i wtedy dopiero mamy całość. Czyli na osi Y mamy współczynnik ten atrakcyjności partnerki, na osi X mamy prawdopodobieństwo i dzięki temu wiemy, jakie mamy szanse u pewnej kobiety, tak, żeby ją wyrwać. Ja z tego wykresu uzyskałem niestety, że moja partnerka powinna mieć atrakcyjność minus 2. I to tylko wtedy, gdyby... Nie no, w ogóle nigdy, tak? Żadnej nie było. I... No dobra, ale mamy jakąś tam potencjalną partnerkę. To minus 2, minus 8, nieważne. Trzeba do niej jakoś zagadać. Wiecie, to może o pracy. Ja podaję zmodyfikowanego wirusa HIV komórką raka płuca. No na to średnio wyrwę, tak? No to... To może inaczej, tak? Widzę jakąś tą fajną, jakąś tą... Minus 2. Cześć. Aproksymujesz? No, a ona... A, spadaj. No ale to może zaprosić ją do laboratorium, tak? Laboratorium jest ciekawe, tylko niestety czasem wygląda jak z horroru. No bo migająca świetlówka, późno wieczór, a w inkubatorze... Mózg, płuco, śledziona. Lepiej niż u Chińczyka. Nawet Hannibal Lecter miałby niezłą wyżerkę. Ale na mojej partnerce wegance to nie zrobiło wrażenia. Albo zrobiło za duże, bo od razu spieprzyła. Więc takie porażki emocjonalne zdarzają się naukowcom często. I naukowe także. Co więcej, te porażki naukowe trzeba powtarzać, tak? To tak jakbyśmy udali się na Trójkąt Gliwicki, dostali w ryj, a później poszli jeszcze dwa razy, żeby w p*** miał istotność statystyczną. Spokojnie. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą naukę, no to tak jak mówiłem, porażki się zdarzają. Tak? Więc często się zastanawiamy, aż może by wyjechać w te mitologiczne Bieszczady i nic nie robić. Niemniej jednak jest to takie powiedzenie, że no w nauce, przynajmniej ja takie mam, że z na diamentu nie wyciśniesz, no nie ma opcji. Chyba że ktoś ma w zwieraczach 250 tysięcy atmosfer, to wtedy... I to widzę, że w niektórych umysłach padł pomysł na biznes. Tylko... Gwarantuję, że trzeba mieć szczelne probówki, bo jak nie, to cały lab jest za***ny, no. No ale po co w ogóle naukowcom pieniądze? Słuchajcie, naukowiec, no, czy naukowiec je? To jest zasadnicze pytanie, no, bo jedzenie jest dla słabych. Naukowiec je kanapkę, która jest tak naprawdę szlachetnością posypana, nie wiem, impaktami, faktorami.
I dopiero wtedy to spożywa. On nie je. Ale było trochę o minusach. Porozmawiajmy o plusach. Ja na przykład uważam, że praca w nocy jest bardzo prestiżowa. Szczególnie przy spotkaniach rodzinnych. Na przykład na ostatnim śniadaniu wielkanocnym. Tak? Cała rodzina się zebrała, była babka wielkanocna, mazurek na stole, babka, znaczy moja niewielkanocna. No i ta babcia pyta, o co tam u moich wnuczków w pracy? No i co tam kuzyn, pan doktor, lekarz, tak? Druga kuzynka, pani adwokat, ktoś tam bizneswoman. No a ja naukowiec. No i co mam powiedzieć? No pomiędzy jednym jajkiem maczanym w majonezie, a drugim, a wiesz, izolowałem dzisiaj cudze nasienie. I wtedy babci kiełbasa staje w gardle, tak? Ale gdyby mi się nie udało, tak? No to mam jeszcze jedną opcję. Zostanę menelem, tak? I mam takie małe marzenie, że wtedy, jak to zostanę tym menelem, to będę w okolicy jedynym menelem z doktoratem. I dopiero wtedy dam sobie ksywę profesor. Będę miał własną katedrę, tak? Katedra destylacji i segregacji. Pomyślcie, jaka to jest władza, tak? Będę ustalał, nie wiem, rejonizację meneli. Będę rozdawał granty. O, na przykład granty kontenerowe. Tylko myślałem, jak nazwać te granty, tak? Jakoś tak pieszczotliwie. No bo grant kontener to tak słabo. Myślałem, żeby nazwać grzebacz. No, więc kontener był lepszy. I teraz tak. Jeżeli chodzi o te podziały społeczne, wiecie, biedni, bogaci, czarni, biali, jestem za pełnym równouprawnieniem. Gardzę wszystkimi porówno. Ale czasami tą pogardę muszę schować do mojej szuflady. No i wychodzę z wykładami. Wyjeżdżam do szkół na przykład, do uczniów. Tak? Bardzo lubię takie wyjazdy, ponieważ jest tam zawsze bardzo dużo pytań. Czekam zawsze na te pytania. I dzieci co zazwyczaj pytają? Jaki pan ma samochód? Ile pan zarabia? Super. Ale ostatnio na jednym wykładzie, znaczy po jednym z wykładów, który dotyczył palenia papierosów i wpływu na nowotworzenie, podchodzi do mnie młody adept żądny wiedzy. Ziomuś, a co z bakaniem? Także młodzież i dzieci też lubię, też porówno. Dlatego mam trochę na strychu. Nie no, na strychu nie mam, tak? Moje próbki muszą być w chłodzie, mam w piwnicy. I mówi się, że społeczeństwo, no naukowcy nie rozumieją społeczeństwa, społeczeństwo nie rozumie naukowców. Troszkę w tym jest prawdy. Ostatnio jadę tramwajem, wyposażenie tramwaju takie standardowe, wiecie, rura, szczekający pies, menel, jakaś gadająca baba, tak? Jadę i dzwoni do mnie telefon, tak? I kumpel dzwoni akurat z pracy. Halo, śledziona jest? Okej, super, tak? Tok, mózg? Dobra. Tylko potrzebowalibyśmy jeszcze dodatkowe jądro i spojrzenia tych babek. Jakby nigdy nie potrzebowały dodatkowego jądra. Jak widzicie, tutaj różnie może być z tym zrozumieniem. Czasami nie rozumiemy tego, co naukowcy wyprawiają. I pomiędzy geniuszem a szaleństwem często jest bardzo delikatna, niewielka różnica. I tak na przykład jeden z odkrywców obrazowania kontrastowego dostał Nobla, ale nie za obrazowanie, tylko za lobotomię, czyli wiercenie dziury w czaszce i wstrzykiwanie tam alkoholu. Ciekawe, ile to daje procent. I czy mają tutaj na barze. Ale to nic, bo w tym było troszkę nauki. Tak? Jego następca, Walter Freeman, to był taki już lobotomijny celebryta. Tak? Wbijał szpikulec obok gałki ocznej i wiercił, aż pacjent się uspokoił. Wiecie, jakby mi ktoś czymś gmerał w mózgu, też bym się uspokoił. Co więcej, taka lobotomia była zalecana pacjentom z depresją, z zaburzeniami nastroju, ale niwelowała tylko objawy. Siostra Kennedy'ego, Rosemary, została poddana takiemu zabiegowi ze względu na to, że interesowała się mężczyznami. Wow. Ale zabieg był spektakularnym sukcesem. Już się nie interesowała mężczyznami.
niczym się nie interesowała. Resztę życia spędziła w psychiatryku. Także tutaj różnie może być, ale te eksperymenty, to wszystko, to tak naprawdę nie rozumiemy tego, co się czasami dzieje. Tak jak na przykład macica w kosmosie. Czy wiecie, że macica została wysłana w kosmos? A dokładniej komórki nowotworu raka szyjki macicy? Macica była w kosmosie, a ja nie. Super, wow. I co więcej, ta macica, znaczy te komórki są obecnie w każdym laboratorium na świecie, w prawie każdym, nawet w moim. To jest taki Cejrowski wśród macic. Albo, nie wiem, Tony Halik. Dzięki. To jest...